Nowy terminal na lotnisku na Sadkowie powstanie w formule Zaprojektuj i wybuduj. Przetarg ogłoszony przez przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, inwestora budowy lotniska cywilnego w Radomiu, dotyczył budowy terminala wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie. W przeprowadzonej aukcji elektronicznej najniższą kwotę, blisko 280,5 miliona złotych, zaoferowała firma Mirbud. W akcji uczestniczyły jeszcze firmy Budimex i Hochtief. Jak się dowiedzieliśmy, dzięki wykorzystaniu aukcji elektronicznej w dwuetapowym przetargu udało się PPL-owi obniżyć kwotę, którą planował przeznaczyć na tę inwestycję, o ponad 60 milionów złotych brutto. Podpisanie umowy na realizację inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale tego roku.